Od 23 marca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach trwa pierwszy w tym roku nabór wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby bezrobotne mogą otrzymać ponad 30 tysięcy złotych. Wnioski należy składać drogą elektroniczną do 19 kwietnia. Gdy decyzja będzie pozytywna, wtedy dojdzie do podpisania umowy z potencjalnym przedsiębiorcą. Osoby te otrzymają środki jeszcze w czerwcu. Jeżeli chodzi o nasze wymogi, które określa umowa, to jest oczywiście minimum 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. My w ogłoszeniu, ponieważ jest to ogłoszenie projektowe, zastrzegliśmy jeszcze dodatkowo okres 3 miesięcy po tym okresie tego minimalnego 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi tutaj po prostu o pewną efektywność działań, które w ramach usług i instrumentów i projektów unijnych realizujemy. Osoby bezrobotne mogą przeznaczyć pieniądze na zakup niemal każdego środka, który jest racjonalny i powiązany z profilem planowanej działalności. W chwili obecnej spotykamy się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony osób. Dużo telefonów, dużo zapytań jest o jakby termin uruchomienia naboru, o to, kiedy będziemy rozpatrywać wnioski i kiedy będzie można zakładać działalność gospodarczą. Przyznam szczerze, że bardzo nas to cieszy, bo to jest też dowód na sytuację, dobrą sytuację. Oczywiście uwzględniając kontekst na rynku pracy, duże zainteresowanie osób, miejmy nadzieję, że przełoży się finalnie na dużą liczbę wspartych działalności gospodarczych, finalnie podmiotów, które będą działały i zakładam zatrudniały również kolejne osoby. Powiatowy Urząd Pracy udziela tego typu wsparcia od 2015 roku. Corocznie przyznaje od 100 do 150 dotacji osobom bezrobotnym. Najbardziej popularna jest branża beauty, czyli kosmetyczna i fryzjerska, ale nie tylko. Mieliśmy człowieka, który w pewnym momencie kilka lat temu założył działalność i on wytwarzał noże, miał taką swoją metodę, technikę, prawda, i wytwarzał noże. Działalność z pogranicza kowalstwa, prawda, bardzo taka specyficzna, jednocześnie dosyć dobrze już prosperująca, bo potem utrzymywaliśmy kontakt i bardzo mocno się chwalił jakby sukcesami, prawda, i kolejnymi klientami, których pozyskiwał. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program zakłada, że wezmą w nim udział 42 osoby, ale jeśli będzie więcej zainteresowanych, to środki zostaną zwiększone. W razie pytań należy kontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy drogą mailową lub telefoniczną.